żużlowy zorganizowany z okazji jubileuszu 20-lecia startów Krzysztofa Okupskiego. Przed meczem wiadomo było, że największą atrakcją tych zawodów będą pojedynki Polaków z trzykrotnym mistrzem świata Hansem Nielsenem. I tak też się stało. Duńczyk, jeżdżący na co dzień w Polonii Piła, prowadził po 16 wyścigach. Jednak w 20 sędzia wykluczył go z rywalizacji za dotknięcie taśmy startowej. W tej sytuacji po tym wyścigu trzech zawodników miało na swoim koncie tę samą ilość punktów. Rozegrany został wyścig 21 z udziałem Hansa Nielsena, Tomasza Goloba i Jarosława Olszewskiego. Właśnie oglądamy. Mozart żużlowych torów nie zawiódł. Wygrał ten wyścig i cały turniej. Szkoda, że na zakończenie sportową atmosferę tego świetnego turnieju zakłócił mistrz Polski Tomasz Golob, który lekceważąc pilskich kibiców nie pojawił się na podium zwycięzców. To wydarzenie dzisiejsze było godne pańskiej kariery. Ja uważam, że chyba każdemu się należy za te lata wyrzeczeń. To jest sport, który naprawdę kosztuje wiele rzeczy, wiele przyjemności. Trzeba sobie odmówić, żeby to uprawiać, tak w pełnym słowa znaczeniu, bo jak się traktuje to jako tylko hobby i dorywczo, to nie ma sensu, ja uważam. I tylko w pełne zaangażowanie i oddanie się temu, co się robi, może no, przy dobrym układzie no, jakichś kontuzji poważnych i tak dalej, może doprowadzić do takiego stażu jazdy, jaki akurat w tym roku ja obchodzę. Czy były jakieś trudne momenty w pańskiej 20-letniej karierze? O, na pewno. To tak się niemiło do tego wraca, człowiek nie chce o tym pamiętać, ale miałem dwie takie poważne kontuzje, które były z wielkim znakiem, czy uprawiać dalej, czy dać sobie spokój, aczkolwiek lekarze z punktu medycznego, jak to określają, nie widzieli przeciwwskazań. Mogli mnie tylko moralnie uświadomić, co mi grozi przy podobnym urazie następnym. Dziękujemy za to, co pan zrobił dla polskiego żużla, no i życzymy kolejnych startów, również bez upadków. Również dziękuję.